Witam Was w tutorialu, jak zejść z czasami układając metodą LBL. Jest to poradnik, po którym, jeśli dobrze sobie przetrenujecie to, co Wam tutaj powiem i omówię, powinniście mieć czasy SAP 1 oraz po dłuższym treningu, tak około miesiąc, 2 miesiące, powinniście zejść czasami do sub 40 w średniej. Czyli, że będziecie mieli na przykład 39 sekund, coś takiego. Dobra, więc tak, przede wszystkim co się zmieni po tym, jak się nauczyliście już układać metodą LBL i chcecie z tymi czasami zejść. Przede wszystkim musicie zmienić to, że budujecie sobie cross nie na ściance górnej, nie na ściance tylnej. Przede wszystkim na tylnej ściance się robi najgorzej crossa chyba. Tylko robicie sobie go na ściance lewej. Trzymacie sobie to na ściance lewej, kolor, na którym układacie zawsze. No i sobie po prostu tutaj budujecie crossa. Wiem, że to na początku będzie bardzo trudne wsadzać tutaj te klocki, ale to naprawdę jest bardzo przyjemne po wyćwiczeniu. No dobra, więc tutaj przykładowo mam taką sytuację. My się oczywiście sytuacji w krosie nie uczymy, tylko po prostu sobie krosa ćwiczymy układać w jak najmniejszą liczbę ruchu. No, ja może zrobię jeszcze jakieś przykładowe ułożenia do krosa, aby Wam w tym pomóc. Dobra. No więc kros budujemy na ściance lewej. Tutaj jeszcze zrobię krosa. Dobra, więc mamy tutaj taką sytuację, że sobie ten klocek wsadzam naprzeciwko tego. Wiemy, że kolor pomarańczowy jest naprzeciwko czerwonego. Teraz sobie podsunę niebieski, żeby potem go zasunąć tu. I zielony sobie podsunę w to miejsce, żeby go zasunąć w to miejsce. Wiem, że to może się wydawać skomplikowane, ale po wyćwiczeniu jest to bardzo proste. Dobra. Następnym etapem, jak wiecie, w metodzie LBL jest ułożenie całej tej ścianki i tutaj te bloczki mają być ułożone. Dobra, więc pewnie robiliście to na ścianie górnej, że trzymaliście krzyż na ścianie górnej i robiliście algorytm czteroruchowy, ale ja od tego odchodzę i robimy sobie to na ścianie lewej, czyli że nie robimy regripów, nie zmieniamy kostki w łapie, nie przemieszczamy jej, tylko sobie tak trzymamy, jak budowaliśmy ten krzyż. I dobra, na przykład tutaj mam teraz klocek przede mną. Są trzy sytuacje. Klocek jest przede mną, klocek jest po prawej stronie i klocek jest u góry. No więc na to się trzeba nauczyć trzech algorytmów lub po prostu zauważyć, jak ja to robię i wziąć to tak jakby na intuicję. Dobra, więc ten klocek wsadzam sobie w ten sposób. Tak, było tu, tutaj trzeba było wsadzić ten klocek i wsadzam go w ten sposób. Następna sytuacja. Jak jest na ściance lewej i to jest najmniej przyjemna sytuacja, ale trzeba jej się nauczyć. Dobra, no więc robimy sobie taki algorytm. Jeśli to jest na ściance lewej, tutaj trzeba ten klocek wsadzić. O kurde, a ja nie ten klocek wsadzę. Dobra, no to jeszcze ten sobie wsadzę tu. Dobra, jest na ściance lewej. Jeszcze raz. Pokażę to nieco szybciej. Widać klocek wsadzony. Następny. To po prostu sobie trzeba wyjąć. No i teraz jest przede mną, więc robimy ten algorytm. Jeszcze jest sytuacja, kiedy klocek jest u góry, właśnie mówiłem. No i to jest bardzo przyjemna sytuacja. Robimy trzy ruchy. Raz, dwa, trzy. Dobra, no to w następnym etapie po prostu tak jak w LBL sobie wkładamy te klocki wszystkie. Sobie wiem, teraz muszę wyciągnąć. O. No i wsadzamy sobie. I jeszcze jedna taka mała uwaga.
Jeśli mamy taką sytuację, to robimy taki algorytm. I jest złożone, całe jest zapełnione. Więc kiedy już mamy te dwie pierwsze warstwy, to po prostu sobie robimy na górnej warstwie krzyż. O kurde, spadła mi kosteczka. No i krzyż, kiedy już mamy, no to tak jak w LBL-u sobie dalej robimy, że te wszystkie krawędzie muszą być ułożone. Mam dwie, więc robię kolejne dwie. No, no i teraz orientuję sobie te wszystkie rogi. I teraz mamy taką sytuację, którą robimy na dole. Odwracamy, żeby ten krzyż, który robiliśmy wcześniej, biała warstwa, większość układam biały, więc biała warstwa musi być u góry. No i robimy po prostu taki sexy move, tak się on nazywa. Robimy go w ten sposób. W ten sposób sobie włożyliśmy pierwszy narożnik. Potem sobie podsuwamy. Tutaj mamy sytuację, kiedy klocek jest na prawej ściance i robimy taki algorytm, który też się nazywa Sexy Move. No, kostkę mamy ułożoną. Teraz ta. Krzyż mamy ułożony, prawda? Tutaj mamy pierwszy klocek. Jest przede mną. Więc jak już pewnie pamiętacie, lub nie, no to wsadzamy sobie go w ten sposób. Potem sytuacja, kiedy jest na lewej ściance, ta najgorsza, co mówiłem. Wsadzamy w ten sposób, potem klocek jest u góry. Bardzo przyjemna sytuacja. No i klocek znowu jest u góry. Znów fajna sytuacja. Dwie pierwsze warstwy sobie zapełniamy. Jedna, druga, trzecia krawędź. Robimy sobie krzyż. Prawidłowo sobie te krawędzie orientujemy. Teraz sobie prawidłowo orientujemy narożniki. Odwracamy kostkę o 180 stopni i jedziemy. Sexy move. Klocek jest przede mną, to robię ten pierwszy algorytm, który wam pokazałem. A jeśli klocek jest na prawej ściance, to robię ten drugi algorytm, który... O kurde. To robię ten drugi algorytm, który wam pokazałem. Ok, jeszcze sobie machniemy tą kostkę. Przemieszamy jeszcze raz. Zaczniemy od podstaw. Wszystko jeszcze raz omówię i już nieco szybciej. Tak, budujemy sobie cross, prawda? No to ja sobie tego crossa buduję na ściance lewej, jak wam już powiedziałem. I teraz tak, pierwszy klocek u góry jest, przyjemna sytuacja trzyruchowa. Potem klocek jest na ściance prawej. Robimy ten algorytm. Potem, o, już mamy skipa reszty. Teraz robimy sobie te krawędzie, sobie wszystkie zapełniamy w te miejsca. Robimy sobie krzyż. O, już mamy prawidłowo zorientowany ten krzyż. Orientujemy sobie te wszystkie krawędzie. Obracamy do góry nogami. No i sobie robimy ten sexy move. Dobra, więc myślę, że wam to pomogło. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do tego ulepszonego LBL-a, to pisać w komentarzu. Ja tymczasem się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i na razie.